No i udało mi się, kochani, znaleźć przepiękne miejsce, które dzisiaj będzie nam towarzyszyć podczas poczytajek. Za mną, o tutaj, widzicie piękne klomby z kwiatami. To jest chyba jedno z najładniejszych nasadzeń kwiatowych tutaj w Parku Cytadela. Bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Spróbuję Wam pokazać. O, tu, gdzie w tej chwili wskazuję palcem, znajduje się dosyć ciekawa rzeźba. Ta rzeźba nazywa się Niedziela. Dowcipniś kiedyś do nazwy właśnie tego pomnika dopisał Niedziela z lamą. Stąd właśnie nasza rodzina bardzo często mówi, że wybieramy się na spacer do lamy. Mówiłam, dzisiaj jest ogromne słońce, ogromny upał. Dlatego dzisiaj wyjątkowo będę czytać w okularach. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed wami poczytajka. Dzisiaj kolejna bajka ze zbioru napisanego przez Charlesa Perrault. Tym razem przed nami klasyczna historia Śpiąca Królewna. Zapraszam Was serdecznie. Dawno, dawno temu byli sobie król i królowa, którzy nie mieli dzieci. Wreszcie, po wielu latach oczekiwań, urodziła im się śliczna królewna. Oboje byli tak uszczęśliwieni, że urządzili huczne chrzciny. Z całego świata zjechali się możni panowie ze skrzyniami drogocennych klejnotów, bogaci mieszczanie i kupcy z belami złotego jedwabiu, atłasu i Bóg wie czego jeszcze. Ze wszystkich wsi ciągnęły do zamku pochody prostych ludzi z koszami owoców i kwiatów. Nigdzie nie znalazłby się chyba ani jeden poddany, który nie cieszyłby się ze szczęścia dobrego króla, królowej i królestwa. Głównymi gośćmi na chrzcinach było siedem wróżek, które król i królowa zaprosili nie bez powodu. Od kogo bowiem, jeśli nie od wróżek, spodziewać się najcenniejszych darów? Tym bardziej, że były to dobre wróżki, które od lat nie szczędziły królowi i jego małżonce dowodów swej łaskawości. Co prawda, miały one ósmą, przyrodnią siostrę, nie tak życzliwą dla ludzi, ale na całe szczęście już od 100 lat wszelki słuch o niej zaginął. Powiadano, że zmienił ją w kamień czarownik z sąsiedniego królestwa. Kiedy siedem dobrych wróżek zasiadło na honorowych miejscach przy stole, król dał znak do rozpoczęcia uczty. Nigdy jeszcze nie świętowano na zamku tak wystawnie, nigdy dotąd w zamkowych komnatach i krużgankach nie rozbrzmiewała tak radosna muzyka. Paziowie bez przerwy wnosili rumiane pieczenie, kiście owoców i dzbany wina. Akrobaci wyczyniali niesłychane sztuki, a królewskie karły harcowały z ujadającymi radośnie hartami. Co rusz ktoś wybuchał śmiechem, a malutka królewna przyglądała się uczcie ze swojej kołyski i gaworzyła wesoło. Wszyscy bawili się w najlepsze, kiedy naraz przez salę przeszedł zimny podmuch i ogień w kominku zachybotał gwałtownie. Gwar i muzyka zamarły. Oczy zaproszonych gości zwróciły się w stronę drzwi, gdzie stała ubrana na czarno ósma wróżka. Ho, ho! Jak dobrze się tu bawicie! Zaskrzeczała złośliwie. Zapadło milczenie. Tylko malutka królewna gaworzyła na głos w kołysce. Wreszcie, pobladły z przestrachu król, zdobył się na odwagę i powiedział: Witaj, droga kuzynko! Wielki to dla nas zaszczyt! Oszczędź sobie języka, wasza wysokość! Odparła niegrzecznie ósma wróżka. Nie kwapiliście się, żeby zaprosić mnie na chrzciny.
Ależ kuzyneczko, starał się udobruchać ją król. Od 100 lat nikt o tobie słowa nie słyszał. Dobrze, już dobrze, zarechotała zła wróżka. Przeszłam bez zaproszenia, ale mam specjalny podarunek dla waszej królewny. O, niezwykły podarunek. Król, który był łasy na wszelkie prezenty, nie przeczuwał podstępu i kazał wnieść do sali krzesło dla spóźnionego gościa. Dał znak muzykantom i po chwili uczta zaczęła się znowu. Ale serdeczny nastrój prysł. Rozmowa nie kleiła się tak jak przedtem. Nawet muzyka nie brzmiała już tak radośnie. Goście ciągle spoglądali nieswojo w stronę ósmej wróżki, która bez słowa pałaszowała kolejne porcje pieczeni. Wreszcie uczta dobiegła końca. 7 wróżek podeszło do kołyski królewny, żeby wręczyć jej swoje dary. Pierwsza obdarowała ją urodą, druga zgrabnością, trzecia wdziękiem, czwarta inteligencją, piąta dowcipem, 6 bystrością, a 7 pięknym głosem. Każda wróżka dotykała królewny cienką laseczką i wypowiadała magiczne zaklęcie. Odsuńcie się, dobre siostrzyczki, teraz moja kolej, oznajmiła starucha w czarnej sukni, wstając od stołu. Nie wiadomo skąd wydobyła nagle swoją różdżkę i zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, dotknęła nią delikatnie kołyski. Asmodeusz, Belzebów, Lucyfer! Wyskrzeczała złowrogo, aż gościom przeszedł po plecach dreszcz. Kiedy skończysz 15 lat, ukujesz się w palec wyrzeczonym i zaśniesz na wieki kamiennym snem. Ogień w kominku znów zachybotał od zimnego podmuchu, a drzwi zaskrzypiały ponuro. Królowa zemdlała i osunęła się bez czucia na posadzkę. Król poczerwieniał z wściekłości. – Wiedźmo! – zawołał. – To tak odwdzięczasz się nam za gościnę? – Straże, brać ją! 2 rosłych strażników już ruszyło z miejsca, żeby wykonać rozkaz króla, lecz harabardy wypadły im z rąk, a nogi stały się ciężkie jak ołów. Wróżka zarechotała głośno. Nie tak prędko, moi mili. Widzę, że wszystkim wam przyda się nauczka. Podniosła w górę swoją różdżkę i raz jeszcze wyskrzyczała straszliwe zaklęcie. Asmodeusz, Belzebub, Lucyfer, kiedy królewna ukuje się w palec wrzecionym, cały ten dwór, każdy człowiek i każde żywe stworzenie zapadnie na wieki w kamienny sen. Z tymi słowami zaczęła unosić się w powietrzu w stronę otwartego zamkowego okna. Zlituj się, siostro! Zawołała na nią jedna z dobrych wróżek. Oszczędź tych biednych bogaczy! Nie mam dla nich litości! Zachrypiała mściwa staruszka. Zdejmij choć część zaklęcia, błagała wróżka w błękitnej sukni, ta sama, która obdarowała królewnę inteligencją. Niechaj przynajmniej nie trwa wiecznie. Ale zła czarodziejka właśnie wylatywała przez zamkowe okno, a w sali pozostało po niej tylko echo ostatnich słów. Wiecznie, wiecznie. Przez dłuższą chwilę panowało ponure milczenie. Niektórzy goście szczypali się w ręce, sprawdzając, czy już teraz nie zapadają w ów kamienny sen. Wreszcie błękitna wróżka zwróciła się do zrozpaczonego króla. Cóż, mój królewski kuzynie, nie mam takiej mocy, by całkiem odwrócić wasz los. Niewiele mogę dla was uczynić. Powiodła po zgromadzonych cienką laseczką i powiedziała. Nie lękajcie się, przyjaciele. Moc światła zwycięży. Młodzieniec z książęcego rodu zdejmie z was i z waszej królewny zły czar i narodzicie się znowu. Kiedy? Rozległy się ożywione pytania. Tego nikt nie wie. Za 100 lat, a może prędzej. Marna to była pociecha. Biada nam, biada! Zawołali dworzanie i zaproszeni goście. Jakże to?
Spać przez 100 lat? Nawet obietnica przebudzenia przez dzielnego księcia, choćby był najpiękniejszy i najbardziej urodziwy pod słońcem, nikomu nie dodawała otuchy. Czy naprawdę nie ma dla nas innego ratunku? Spytał z nadzieją w głosie król. Lecz dobra wróżka rozłożyła bezradnie ręce. Wybacz, kuzynie. Nic więcej nie mogę dla was uczynić. Nazajutrz rano król obudził się ponury i milczący. W całym pałacu panowała złowroga cisza. Tylko psy baraszkowały wesoło, zupełnie nie przejmując się nadciągającą katastrofą. Król zacisnął ze złością pięści. Nie będzie czekać bezczynnie, aż jego najdroższa córka okłuje się wrzecionem w palec. Nie podda się jakimś bajdurzeniom starej czarownicy. Postanowił podjąć walkę z przeznaczeniem. Hej tam, heroldzi, do mnie! Zawołał. Jedźcie do wszystkich miast i miasteczek, do każdej choćby najmniejszej wsi i ogłoście wszem i wobec, że wszyscy moi poddani muszą niezwłocznie przynieść swoje wrzeciona na publiczny plac, gdzie zostaną spalone, a popiół po nich rozniesiony na cztery strony świata. A tego, kto nie zastosuje się do mojego zarządzenia, czeka kara śmierci pod toporem kata. Heroldzi spojrzeli po sobie z przerażeniem. Na co czekacie, hultaje? Huknął władca. Na koń! I heroldzi ruszyli, by głosić wszemi wobec surowy edykt. Na całe królestwo padł strach. Przestraszeni poddani znosili wrzeciona równie skrzętnie jak przedtem dary dla królewny. Kobiety załamywały ręce. Mężczyźni ukradkiem ciskali przekleństwa na dobrego króla, który w ciągu jednej nocy stał się tak srogim i bezwzględnym władcą. Ale nikt nie miał odwagi przeciwstawić się jego woli. Opowiadano sobie szeptem o pewnej biednej rodzinie, którą oddano w ręce kata za zlekceważenie królewskiego rozporządzenia. Wkrótce wszędzie zapłonęły stosy. Wydawało się, że w żadnym domu nie pozostało ani jedno wrzeciono, którym królewska córka mogłaby ukuć się w palec i wypełnić zaklęcie wróżki. Ale król nie ufał nikomu, a jego płatni szpiedzy bez przerwy przetrząsali domy w poszukiwaniu ukrytych wrzecion. Niedaleko królewskiego pałacu wznosiła się stara, zapomniana przez wszystkich wieża. Podobno mieszkała w niej samotna staruszka, ale nikt nie był tego całkiem pewien, bo wieża wyglądała na opuszczoną i od dawna nie widziano, by ktoś zeń wychodził. I tu jednak dotarł na koniu królewski herold. Młodzieniec zadudnił głośno w bęben i zawołał co sił w płucach. Słuchajcie, słuchajcie! Cisza. Chłopiec już miał odjechać, kiedy zmurszałe okiennice otworzyły się nagle ze skrzypieniem. W oknie wieży ukazała się zgarbiona staruszka, nadstawiając ciekawie ucha. Co tam mówisz, synku? Każdy, kto posiada w domu swoim wrzeciono, powinien pod groźbą śmierci zanieść je na plac publiczny, gdzie zostanie spalone, wykrzyczał herold. Co spalone? Zawołała staruszka, wychylając się z okna. Nie wolno mieć w domu wrzecion! Wrzasnął zniecierpliwiony chłopiec. A, przeciąg! Staruszka pokiwała ze zrozumieniem głową. Masz rację, synku! Straszny dzisiaj wiatr! Zamknęła okiennicę i poczłapała z powrotem do izby, gdzie na samym środku stało pokaźne wrzeciono. Usiadła na stołeczku i zaczęła prząść, kiwając się sennie, zupełnie nieświadoma królewskich rozkazów, zaklęć dobrych i złych wróżek i dziwnych dróg przeznaczenia. Mijały lata. Królewna wyrosła na piękną, zgrabną i mądrą pannę. Nie było w tym nic dziwnego. 7 dobrych wróżek obdarowało ją przecież hojnie przy narodzinach. Cały dwór spoglądał jednak na nią z drżeniem serca. Choć przy drzwiach jej sypialni co noc stało 2 barczystych strażników i choć w ciągu dnia ani na chwilę nie opuszczała jej czujna, troskliwa piastunka, zaklęcie złej wróżki spędzało sen z powiek jej królewskich rodziców. Aż wreszcie,
Nadszedł dzień, w którym królewna ukończyła 15 lat. Obudziła się jak zwykle rzeźka i pełna życia, zjadła z wielkim apetytem śniadanie i pobiegła do pałacowego ogrodu, żeby pobawić się ze swoim ulubionym pudelkiem. Nie tak szybko, moje dziecko! Zawołała jej nieodłączna piastunka i sapiąc z wysiłku podążyła w ślad za nią. Ogród był tego dnia chyba jeszcze piękniejszy niż zwykle. Kwiaty kołysały się wdzięcznie, a drzewa roztaczały czarującą woń. Piastunka, zmęczona pościgiem za królewną, usiadła na ławce i przypatrywała się dziewczynce hasającej z małym pudelkiem. Chłodny wietrzyk muskał ją przyjemnie po twarzy, jak jedwabny welon. Ogarnęła ją senność. Oczy zamknęły się mimo woli, a głowa opadła na piersi. Widząc, że jej nieodłączną opiekunkę zmorzył sen, królewna klasnęła z radości w dłoń. Ach, nareszcie odrobina wolności. Dziewczynka pobiegła w podskokach na drugi kraniec ogrodu. Nagle zatrzymała się. Cóż to za dziwaczna wieża wznosi się tam daleko, ponad drzewami? Zaciekawiona królewna przeszła przez uchyloną furtkę w ogrodowym murze i ruszyła w stronę mrocznej ruiny. Tuż obok wieży piesek zjeżył nagle sierść i zaczął groźnie warczeć. Co ci jest, piesku? Przestraszyłeś się? Powiedziała rozbawiona królewna. Nie bój się go, ptasie. Wejdziemy na górę. Bardzo lubię takie zakamarki. Zmurszałe, kręte schody prowadziły do małej izdebki, z której dolatywało ciche, jednostajne terkotanie. Królewna pchnęła zamknięte drzwi, zardzewiałe zawiasy skrzypnęły i po chwili oczom dziewczynki ukazała się zgarbiona staruszka, siedząca przy dziwnym, terkoczącym urządzeniu. A co to takiego? Spytała, zanim jeszcze zdążyła pozdrowić pracowitą staruszkę. A wrzeciono! Odparła mieszkanka wieży, nie podnosząc nawet głowy. Ale do czego to służy? Pytała dalej królewna. A do przędzenia! Odpowiedziała staruszka, lecz tym razem przerwała pracę, podniosła się ze stołeczka i gestem zaprosiła królewnę. Usiądź tu, moje dziecko, nauczę cię tej sztuki. Piesek znów zjeżył się cały i zaszczekał głośno, jakby chciał powiedzieć królewnie o czymś bardzo, bardzo ważnym. Ojej, jakie to śmieszne, zawołała królewna. Bardzo chciałabym mieć takie urządzenie w naszym pałacu, ale tata na pewno by mi nie pozwolił. Na nic mi nie pozwala, dodała ze smutkiem. Sięgnęła do kołowrotka. Nagle poczuła ostry ból w prawej dłoni i cofnęła ją gwałtownie. Na serdecznym palcu połyskiwała kropla krwi. W tej samej chwili niebo rozdarła jasna błyskawica i rozległ się głuchy, do złudzenia przypominający śmiech, grzmot. Piesek zaskomlał żałośnie. Królewna patrzyła przerażonym wzrokiem na rosnącą kroplę krwi. Przypomniała sobie, że ojciec tysiące razy dziennie powtarzał jej, żeby starała się nigdy, ale to nigdy, nie skaleczyć w palec. Tata strasznie się rozgniewa! Zaszlochała głośno i wybiegła z wieży. Córeczko, córeczko! Powitały ją na dole przerażone okrzyki ojca i matki, którzy biegli w jej stronę co tchu w płucach. Na widok skaleczonego palca dziewczynki królowa, jak to miała w zwyczaju, osanęła się zemdlona na ziemię, a król zbladł jak papier. Na nic zakazy, na nic palenie wrzecią. Zaklęcie złej wróżki wypełniło się nieubłagalnie. Królowi nie pozostała już nawet iskierka nadziei. Rozkazał położyć królewnę do łóżka, a sam zrezygnowany zasiadł na swoim tronie i zsunął sobie koronę na czoło, szykując się do stuletniego snu. I rzeczywiście, wkrótce życie na dworze zamarło. Nie wiadomo kiedy nadeszła fala głębokiego snu i spowiła wszystkich swoim urokiem. Halabardy
powypadały strażnikom z rąk. Głowy opadły na piersi, ciężkie powieki zamknęły się na długie, długie lata. Kucharz osunął się na podłogę z chochlą w dłoni. Psy ziewnęły i przywarły pyskami do ziemi. Nawet gadatliwi dworzanie przestali plotkować i poukładali się do snu tam, gdzie stali. Zewsząd dobiegało miarowe chrapanie. W pałacowym korytarzu pojawiła się dobra wróżka. Obejrzała zaklęty dwór, pokiwała smutno głową i westchnęła, a złe czary zwyciężyły w końcu króla. Biedaczyszko, powiedziała na głos. Teraz pozostaje wam tylko czekać na dzielnego księcia. Czy kiedykolwiek nadejdzie tu obiecany przez dobrą wróżkę młody książę, wybawiciel? A może już nigdy w pałacu nie rozlegną się ludzkie kroki, gwar ani śmiech? Minęło 100 lat. Uśpiony zamek pogrążył się w leśnej gęstwinie. Bujne korony drzew zasłoniły go przed ludzkim okiem, a prowadzący doń gościniec zarósł krzewami. Wśród okolicznych wieśniaków krążyły już tylko legendy o zaklęciu rzuconym przez złą wiedźmę na potężnego króla, jego piękną córkę i cały dwór. Mówicie, kumie, że to nieprawda? Powątpiewali chłopi, opowiadając sobie w karczmie całą historię. Jak mi Bóg miły, szczera prawda. I co? Wszyscy tak pospali na 100 lat? A pospali. Tylko młody książę może ich z tej biedy poratować. Pocałuje panienkę i wnet wszyscy się pobudzą. Ehe, bajdy jakieś pleciecie. Skąd by w naszych stanach księcia wziąć? Mogą tam spać do woli. A jednak opowieść o uśpionym pałacu, którą rzadko kto brał poważnie, dotarła do uszu pewnego zamorskiego księcia. Młodzieniec ten bardzo gustował we wszelakich bajecznych historiach i często wyruszał na poszukiwanie ukrytych skarbów i uwięzionych księżniczek. Co prawda, nigdy nie udało mu się odnaleźć żadnego skarbu ani księżniczki, ale też nigdy nie ustawał w poszukiwaniach. Ledwo usłyszał niewiarygodną opowieść o uśpionym dworze, zakrzyknął: hej tam, służba! Siodłać konie, ruszamy w drogę! I cała świta, chcąc nie chcąc, ruszyła wraz z księciem na poszukiwanie nowych przygód. Długo wędrowali po bezdrożach i ciemnych kniejach, rozpytując po drodze o zaczarowany zamek. Napotkani chłopi powiadali im wzruszeniem ramion. Nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie szukać uśpionego dworu. Aż wreszcie, po wielu trudach, dotarli na skraj wielkiego lasu, skąd roztaczał się wspaniały widok na górzystą okolicę. W oddali widniał porośnięty mchem zamek, który przypominał zmorzonego snem kamiennego wielkoluda. Spójrz, panie, oto uśpiony zamek. Ale książę nie słyszał już głosów swoich towarzyszy. Spiął konia ostrogami i pogalopował przed siebie. Po chwili na zmurszałym ze starości moście zwodzonym zadudniły końskie kopyta. Młodzieniec wjechał na dziedziniec. Po obu stronach zardzewiałej bramy spało w najlepsze 2 wartowników. A więc wszystko to było prawdą. Wartownicy ani drgnęli, kiedy książę potrząsał nimi, próbując ich obudzić. Na zamku panowała głucha cisza. Nawet psy pogrążone były w kamiennym śnie. Książę szedł długim korytarzem, a echo jego kroków odbijało się od ścian. Zewsząd dobiegało chrapanie uśpionych kuchcików, dworaków i królewskich gwardzistów. Dzielnemu młodzieńcowi serce łomotało w piersi niczym najdonośniejszy dzwon. Za chwilę miał dotrzeć do kresu swej wędrówki. Czy śpiąca królewna jest w istocie tak piękna, jak opowiadano? Wreszcie stanął przed drzwiami królewskiej sypialni.
Ogromny strażnik, oparty o zardzewiałą halabardę, chrapał w najlepsze. Książę otworzył podwoje ze złoconą klamką i ujrzał śpiącą dziewczynę. Jej uroda zachwyciła go tak bardzo, że przez dłuższą chwilę nie mógł ruszyć się z miejsca. Wreszcie podszedł ostrożnie i pochylił się nad łożem. Zaprawdę, baśnie nie kłamały. Królewna warta była jego trudów i poszukiwań. Dla takiej urody przemierzyłby świat jeszcze raz. Z drżącym sercem pocałował królewnę w czoło. Nie zdążył jeszcze cofnąć ust, kiedy oczy dziewczyny otworzyły się. Kto tu? Co to? Wyszeptała z przestrachem. Książę nie wierzył własnemu szczęściu. Klęknął na ziemnej posadzce i odezwał się dostojnie, jak przyszło na szlachetnie urodzonego młodziana. O pani, wybacz ten pocałunek, ale twoja uroda mocniej mnie oszałamia, aniżeli 1000 słońc. I wtedy królewna przypomniała sobie wszystko. Klątwę złej wróżki, ukucie wrzeciona, krople krwi na palcu i przepowiednie o dzielnym księciu, który jednym pocałunkiem uratuje ją i cały dwór od kamiennego snu. Przyjechałeś, mój książę! Zawołała, mrugając powiekami. Naraz po korytarzach rozniósł się gwar, jakby nie wiadomo skąd naciągnęła cała armia wojska. Cóż to? Zaniepokoił się książę, sięgając po szpadę. Dwór powraca do życia z kamiennego snu, odparła królewna. Tyś to sprawił, mój książę! Zamek budził się. Strażnicy podnosili się ze stękaniem z ziemi. Psy ujadały wesoło, a w kuchni po raz pierwszy od 100 lat rozległ się brzęk garnków. Wtem drzwi do komnaty rozwarły się na oścież. Osłupiały książę zobaczył w nich króla, królową i cały obudzony orszak dworzan. Wszyscy promienili ze szczęścia. Ach, jaki on piękny! Zachwycały się po cichu dworki. Królowa, która 100 lat temu nauczyła się nikomu nie ufać, nachyliła się do męża i spytała szeptem. Czy to aby na pewno on? A jakże? Któż by inny zdołał nas obudzić? Odparł król i zwrócił się głośno do młodzieńca. Witaj, nasz wybawco! Na takiego dzielnego młodziana warto było poczekać te marne 100 lat. I przystojnego, dodała rzeczowo królowa, a dworki zachichotały wstydliwie. Książę pokłonił się nisko. Wybaczcie, wasze królewskie moście, żem wtargnął w te wysokie progi. Bez zaproszenia, lecz przysięgam na honor, iż jestem człowiekiem uczciwym i urodzonym księciem. Jak pięknie potrafi mówić, zauważyła piastunka królewny, ale umilkła zaraz, bo wszyscy zmierzyli ją chłodnym wzrokiem. W końcu to przez jej nieuwagę królewna ukuła się wrzecionem. Król był tak uszczęśliwiony, że rozbudzono go ze 100-letniego snu, iż miał ochotę rzucić się swemu wybawcy na szyję. Nie przystało to jednak możnemu władcy. Zamiast tego chrząknął tylko i odparł. Mości książę, za to, żeś zdjął z mojego królestwa straszliwą klątwę i przywrócił nas do życia, mów czego pragniesz, a zostanie to spełnione. Książę spojrzał na piękną królewnę i ujął ją za rękę i odparł. Nie pragnę bogactw ani skarbów, wasza królewska mość, tylko o ten jeden skarb największy. Ośmielam się prosić o rękę twej córki. Król wymienił z małżonką porozumiewawcze spojrzenie. Żadna inna prośba nie byłaby równie miła sercu obojgu rodziców. Oddaję ci ją, młodzieńcze, odparł władca. A kiedy uszczęśliwiona para podała sobie ramiona, dodał. Prosimy na ucztę, mości książę, od 100 lat nie miałem nic w ustach. O tak, tak, na ucztę, przytaknęli skwapliwie dworzanie. Chwilę później
Ogień w pałacowej sali zalśnił dawnym blaskiem. Odezwały się milczące od 100 lat instrumenty muzykantów. Królewskie karły znów harcowały z ujadającymi hartami, a akrobaci dokonywali cudów zręczności. Pieczenie rumieniły się, czerwone wino lało strumieniami i wszystko było jak dawniej, tyle że królewna nie leżała już w dziecięcej kołysce, lecz siedziała obok przystojnego księcia i patrzyła mu głęboko w oczy. Nie potrzeba dodawać, że książę też był w siódmym niebie. Jeszcze tego samego wieczoru młoda para wzięła ślub. Małżonkowie żyli długo i szczęśliwie. Książę odnalazł wreszcie skarb, za którym uganiał się po całym świecie i od tej pory nawet słyszeć nie chciał o dalekich podróżach i zamorskich wędrówkach. Od swojego teścia otrzymał w prezencie ślubnym pół królestwa. Rządził nim mądrze i roztropnie. Wrzeciona przestały być zakazanym narzędziem. Niebawem w każdym domu znów ozwało się pracowite terkowanie. Terkanie kołowrotku. Przątki śpiewały przy pracy o królewnie, którą ze złego snu obudzili mężny młodzieniec i o wróżkach, wśród których, podobnie jak u ludzi, niektóre miały dobre, a inne złe serca. A chłopi? Jak to chłopi? Kłaniali się nisko młodemu panu i opowiadali o nim z szacunkiem w karczmie. Patrzcie no, kumie, jak to nasz młody pan całe królestwo z zaklęcia odczarował. A widzicie? Dzielny człowiek nawet w baśni prawdę znajdzie. Taka jest właśnie historia Śpiącej Królewny, ta najbardziej prawdziwa historia Śpiącej Królewny, napisana przez Charlesa Perrault. A teraz powolutku przygotujcie się na przygody kogo? No właśnie, na kolejne przygody Króta Kocisława i jego ludzi. Przypomnę wam, jak wygląda Tosia, o której dzisiaj opowie nam Kocisław. No to co? Posłuchajcie. Chyba mogę wam już oficjalnie przedstawić Tosię, przyjaciółkę mojej Karolci. To jest Tosia. Ma jasne włosy i zielone oczy. Lubi tańczyć, jeść lizaki i jeździć na wrotkach. Doskonale biega i skacze. Nigdy nie nadeptuje na linię na chodnikowych płytkach. W tajemnicy wyciąga z kuchennej szafki mąkę i ugniata ją. Od czasu tej pamiętnej kolacji dziewczynki spędzają razem cały wolny czas. Bawią się w policjantki, strażaczki, księżniczki, tancerki, gimnastyczki, lekarki, sprzedawczynie w sklepie. Czego one nie wymyślą? No ale posłuchajcie sami. Niedaleko naszej uliczki jest zalew. Mimo że kąpieliska pilnuje ratownik, dziewczynki wiedzą, że nie wolno im wchodzić do wody głębiej niż po pas. Siedziałem sobie więc na brzegu i obserwowałem, jak się pluskają. Myślałem też, gdzie by tu pójść zrobić siku. Plaża to według mnie taka duża kuweta, ale Karolcia powiedziała, że absolutnie nie wolno mi się tu załatwiać. Ponoć ludzie się tu opalają. Nie bardzo rozumiem, co to oznacza, ale z moich obserwacji wynika, że smarują się jakimiś dziwnymi maściami i wystawiają na słońce. Chyba chcą, żeby wyrosła im sierść, tak jak nam, kotom. Nie bardzo im to jednak wychodzi. Księżniczko Antonino, przyjmij te klejnoty w darze od księcia Alberta. Chichotała Karolcia, przystrajając głowę Tosi wodorostami. Dziękuję ci, nimfo. Odeślij proszę ten podarek księciu ode mnie, mówiła poważna Tosia, wciskając Karolci w dłoń kulkę mokrego mułu. Neptunie, Neptunie, przybądź! Krzyczały. Tak naprawdę nic a nic
tego nie rozumiałem. Widziałem jednak, że Karolcia i Tosia świetnie się razem bawią i doskonale rozumieją. Po kąpieli dziewczynki odpoczywały na brzegu. Mam picie! Wykrzyknęła rozpromieniona Karolcia i wyciągnęła z plecaka mały soczek. Nie martw się, zostawię ci trochę. Zwróciła się do przyjaciółki, jednak Tosia posmutniała. Co się stało, Tosiu? Spytała Karolcia, która od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Nie, nic takiego. Ja po prostu nie piję końcówek, odparła dziewczynka. Naprawdę? To się świetnie składa, bo ja nie piję początków, wykrzyknęła Karolcia i podała butelkę koleżance. Ach, ale piękna przyjaźń, pomyślałem i uśmiechnąłem się od wąsa do wąsa. Mijały kolejne dni, a dziewczynki wciąż spędzały ze sobą mnóstwo czasu. Co więcej, zaczęły nawet trochę łobuzować. Skakały z usypanych kopców piachu za domem Tosi, wykradały się do siebie bez pozwolenia rodziców, wchodziły przez ogrodzenia do sąsiadów pod ich nieobecność, a nawet, co uważam za najgorsze, łapały żaby, wsadzały je na swoje zabawkowe łódki i puszczały po stawie. Co prawda nie robiły im krzywdy, a żaby potrafią wspaniale pływać i gdyby tylko chciały, zaskoczyłyby od razu do wody i uciekły. Nie zmienia to jednak faktu, że zwierzętami nie należy się bawić w ten sposób. Wiem, co mówię, moi drodzy. W końcu sam jestem zwierzakiem i muszę wam powiedzieć, że my też mamy uczucia. O, tak jak wy. Pewnego dnia postanowiłam zrobić dziewczynkom psikusa. Opowiem wam tę historię. Karolcia i Tosia znalazły w okolicy stary, opuszczony domek. Domek był niewielki. Miał przestarzałe drewniane okna, a w nich potłuczone szyby. Cały był brązowy, z wyjątkiem drzwi pomalowanych na zielono. Na początku Karolcia i Tosia bały się tam podchodzić. Zastanawiały się, czy przypadkiem nikt w nim nie mieszka. Były jednak bardzo ciekawskie i każdego dnia zbliżały się do niego coraz bliżej. Wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy w końcu odważą się podejść do tajemniczego domku. I tak też się stało. Szedłem za dziewczynkami po cichu, tak że nawet się nie domyślały, że jestem w pobliżu. Zbliżały się do domku coraz bardziej i bardziej. A jeśli ktoś tu mieszka? Szepnęła przestraszona Tosia. Nie, na pewno nie. Spójrz na te powybijane szyby w oknach. Na pewno nikogo tam nie ma, odszepnęła Karolcia, ale w jej głosie słychać było niepewność. Naciśnij klamkę, namawiała Tosia. Nie, ty naciśnij, odpowiedziała Karolcia. Przyjaciółki wstrzymały oddech. Tosia podeszła pod drzwi. Powolutku zaczęła wyciągać rękę w ich stronę. Widząc to, szybciutko i bezszelestnie dostałem się przez okno do środka i skoczyłem na klamkę. Klamka się poruszyła, a Tosia i Karolcia aż podskoczyły ze strachu. Aaa! Duchy! Dziewczynki z piskiem uciekały w stronę domu. To straszy! Krzyczała Tosia. W nogi! Krzyczała jeszcze głośniej Karolcia. Ale się z nich śmiałem. Nigdy nie rozumiałem ludzi. Wierzą w jakieś duchy, które przecież nie istnieją. A to, że my, koty, rozumiemy ludzką mowę, nawet im do głowy nie przyjdzie. Ostatnio przeczytałem nawet w kwartalniku Kot i jego człowiek, że większość ludzi nie wierzy w to, że my, koty, mamy 7 żyć. A przecież to takie oczywiste. Już dawno zbadał to wybitny specjalista z dziedziny kociożyć, profesor Stefan Mruczek z Uniwersytetu Cambridge. No, ale wracając do historii o opuszczonym domku, to muszę wam powiedzieć, że dziewczynki już nigdy do niego nie wróciły. Przestraszyłem je na dobre. Za to sam zrobiłem sobie w nim bazę i chodzę do niej,
kiedy chcę odpocząć. Nikt mi tam nie przeszkadza. Układam się cichutko w kąciku, zwijam w kłębek i myślę. Myślę oczywiście tylko chwilę, bo zaraz zasypiam. Często śni mi się wtedy Karolcia. Wołam do niej: ludzi, 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 ludzi. A gdy przychodzi, głaszczę ją swoją łapką i przytulam. Ludzie chyba lubią, gdy tak się do nich woła, bo na nas ciągle wołają: kici, 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 kici. Muszę wam powiedzieć, że żyliśmy sobie tak spokojnie przez jakiś czas. Nie działo się nic nadzwyczajnego. Pewnego dnia zobaczyłem jednak, że w pobliżu naszego domu, tam gdzie jeszcze do niedawna trwała budowa, ktoś już mieszka. Oczywiście od razu poszedłem to sprawdzić. Gdy już byłem przy ogrodzeniu, strasznie zaswędziała mnie pacha. Oho, pomyślałem, to zły znak. Stwierdziłem i skrzywiłem się. O tym, co w nowo zamieszkanym domu zobaczył nasz kot Kocisław, posłuchacie na następnych poczytajkach. Mam nadzieję, że dzisiejsze bajki wam się podobały i że z chęcią odwiedzicie mnie za tydzień. Mam nadzieję, że już nie będzie tak strasznie gorąco i że będę mogła wam poczytać w pomysłowym kufrze. No a teraz ja się żegnam z książkami, a jeszcze za chwilę pokażę wam piękne kwiaty, które są tutaj w parku Cytadela, gdzie dzisiaj dla was czytałam. Na koniec przypomnę jeszcze, że Kot Kocisław jest to książka napisana przez Agnieszkę Starok i wydana przez wydawnictwo Tekturka. Jeżeli chcecie, to wszystkie książki wydawnictwa Tekturka możecie zakupić także w pomysłowym kufrze. Dla tych, którzy chcą kupić książki wydawnictwa Tekturka i odbiorą je w pomysłowym kufrze na ulicy Wiedeńskiej 3 w Poznaniu, koszt przesyłki z wydawnictwa jest darmowy. Płacicie tylko i wyłącznie za książeczkę. I jestem ciekawa, czy kogoś tak zachwyciły te książeczki jak mnie i chciałby je mieć w domu. Przypomnę wam, że z wydawnictwa Tekturka czytaliśmy 4 historie o Gabrysiu, 3 książeczki nie o malarzach, tylko ilustrowane przez sławnych malarzy. A teraz czytamy książkę Kot Kocisław i jego ludzie. No to co? Do zobaczenia za tydzień, jeżeli chodzi o czytanie, a ja już wam pokazuję fragmenty tego pięknego ogrodu na Cytadeli. Piękne różowe surfinie. Są też mniejsze, czerwone. Słychać tutaj brzęk pszczół, które starają się zebrać nektar z tych kwiatów. Idziemy dalej i zaraz po naszej lewej stronie znowu będą różowe surfinie. A przed nami po prawej i po lewej stronie aksamitki. A ja teraz chciałabym wam pokazać niedzielę, o której mówiłam. To jest niedziela. To jest niedziela. Tak się nazywa ten pomnik. Podejdziemy troszkę bliżej. Pokażę wam go z bliska. Jak widzicie, przedstawia on dziewczynkę. Dziewczynka, która ma warkoczyki, jest ubrana w bluzeczkę i spodnie, a obok niej stoi takie śmieszne zwierzątko. Niestety jacyś chuliganie
namalowali dziewczynce tu krótkie spodenki w groszki. Szkoda. Chciałam wam przy okazji teraz powiedzieć, że coś, co jest wspólne, tak jak na przykład ten pomnik w ogólnodostępnym dla wszystkich parku Cytadela, jest wspólne i powinniśmy wszyscy o to dbać. I nie można tego niszczyć. Nawet jeżeli nam się nie podoba, to komuś zajęło wiele czasu, żeby stworzyć taki pomnik. Żeby ustawić go w parku i żeby cieszył ludzi. Więc powinniśmy się cieszyć i dbać o to, co jest nasze wspólne, a nie niszczyć. Autorem tego pomnika jest pan Roman Tarkowski. Kiedyś widzę, że obsługa parku już to zmyła. Ci sami ludzie, którzy narysowali dziewczynce niebieskie spodnie, w tym miejscu napisali niebieskim pisakiem niedziela z lamą. Bo właśnie to zwierzątko, które tutaj stoi koło naszej dziewczynki, wygląda trochę jak lama. Ma długą szyję, spiczasty ryjek i wysokie uszy, a do tego stoi na długich nogach. Za niedzielą i jej lamą widzimy następne kwiatki. O, te są dużo wyższe. Nie muszę się do nich schylać. I wiecie co? Zobaczcie, kto tu przyleciał? Pszczółka. Dzień dobry, pszczółko. Zobaczcie, obserwuję sobie kwiaty, patrzę na pszczółki, a one mi nic nie robią. Pszczółki to są przyjaciółki człowieka. Od nich mamy miód. Pszczoła nic nie zrobi człowiekowi, dopóki nie będziemy jej krzywdzić, dopóki nie będziemy jej nic robić. Dlatego, że pszczoła, która atakuje, jednocześnie wie, że musi umrzeć. Pszczoły mają żądła, które kiedy wbiją je we własnej obronie, no niestety muszą zginąć, dlatego że to żądło jest przymocowane do całego wewnętrznego organizmu pszczoły. I w momencie, kiedy pszczoła żądli, a następnie próbuje uciec od swojego agresora, ginie, ponieważ to wszystko, co w pszczole się znajduje, zostaje razem z żądłem wyrwane i pszczoła po prostu umiera. Dlatego pszczoły nigdy nie są nastawione na to, żeby zrobić komuś krzywdę. Jeżeli nie są dotykane, jeżeli nikt im tej krzywdy nie robi, to one też są dla ludzi dobre i nie ma się co pszczół bać, chyba że będziecie dla nich niedobrzy. Teraz przeszłam, opowiadając wam troszkę o pszczołach, dookoła. I te wysokie żółte kwiaty i te niskie żółte kwiaty, które widzieliście po drodze, to też są aksamitki, to też są turki. Tylko że jest to odmiana wysoka, wyniosła i bardziej kulista. Przepięknie pachną, uwielbiam ich zapach. No i to tyle na dzisiaj, kochani. Bardzo się cieszę, że byliście razem ze mną i z niedzielą, i z poczytajkami w Parku Cytadela.